Młodzi szczególnie narażeni. Nagła zmiana sondaży. Skarb państwa pozwany. A na koniec ciekawa sytuacja polityczna. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, dla nowych widzów informacja, nowe filmy pojawiają się tu codziennie o 6.30, 18.00, dlatego jak chcesz być na bieżąco codziennie z nowymi informacjami z kraju, ze świata, no to koniecznie klikaj suba, tam masz taki przycisk subskrybuj. No zresztą nawet influencerzy tacy jak Denis Rozyniak chociażby ostatnio do tego nawoływali, żeby subskrybować bądź na bieżąco. Sami zobaczcie. Więc mam nadzieję, że śledzisz na bieżąco, a jeśli nie, to proszę śledzić na bieżąco z łapką w górę, z subskrypcją. I nawet jeśli nie chce ci się dać tej subskrypcji, bo i tak tu przychodzisz i w sumie zostaw, naprawdę zostaw, bo warto. Także widzicie, wszyscy subskrybują na bieżąco, nie? Subskrybuj i ty. Thanks to our whole of government effort and the hard work of local leaders and communities across the country, more than 182 Americans. Koordynator zespołu do spraw wiadomo jakiej choroby w Białym Domu, Jeff Zients, ostrzegł w czwartek, że wariant Delta stanowi większe zagrożenie dla młodych ludzi niż inne odmiany i dodał, że dane wskazują na wzrost liczby zakażeń głównie wśród młodych i niezaantidotumowanych osób. Eksperci z prezydenckiego zespołu poinformowali podczas konferencji prasowej, że w ciągu ostatniego tygodnia średnia liczba nowych przypadków wzrosła w USA o 11%, co więcej, w 24 stanach liczba przypadków wzrosła powyżej 10%. Szef Centrów Kontroli i Prewencji Osób CDC, Roszel Waleński, podkreślał, że około 93% przypadków zostało odnotowanych w hrabstwach o wskaźniku zaantidotumowania poniżej 40%. Zients dodał, że niemal wszystkie odejścia z tego świata, bo ponad 99,5%, i przypadki hospitalizacji wystąpiły wśród osób niezaantidotumowanych. W czwartek analiza Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie wskazała na 5 obszarów o niskiej liczbie zaantidotumowanych mieszkańców, które w największym stopniu są narażone na nowe fale zakażeń. Wszystkie znajdują się w Stanach Południa, m.in. Georgii, Alabamie, Luizjanie, Arkansas i Teksasie. Niskie wskaźniki zaantidotumowania w tych hrabstwach połączone z wysokimi liczbami nowych przypadków i luźnymi obostrzeniami, które nie chronią osób zaantidotumowanych, z pewnością doprowadzą do dalszych niepotrzebnych cierpień, powiedziała Waleński. We wtorek prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że władze federalne wyślą zespoły ekspertów razem z potrzebnym sprzętem tam, gdzie będą pojawiać się ogniska zakażeń. Jak zaznaczył Zients, szczególnie martwią niskie statystyki antidotum wśród młodszych osób, które często uważają, że nie są podatne na wiadomo co. Stwierdził, że jest to poczucie błędne, wskazując na badania sugerujące, że szerzący się wariant Delta częściej niż inne odmiany wywołuje ciężkie objawy. I jak dodał, dotarcie do tej grupy obecnie jest priorytetem administracji. As a country, we're closer than ever to ending this pandemic and getting back to normal. But the sad reality is that despite our progress, we're still losing people to this virus. Co się w ogóle dzieje na tym świecie? Dlaczego wszyscy podają sprzeczne informacje? Zobaczcie, że jedni mówią, że antidotum dalej świetnie działa, że 90% przypadków w USA to osoby bez swojej dawki, a Izrael odwrotnie, połowa przypadków to osoby właśnie po antidotum. Wiecie, zawsze jak był taki narracyjny konflikt, to był on między mainstreamem a jakimiś niszowymi informacjami, tylko że tutaj ten konflikt jest właśnie w mainstreamie. Jedni mówią, że skuteczność antidotum jest dużo niższa, inni, że wszystko jest okej. Okay. U jednych zakażeń praktycznie nie ma, a u innych są jakieś niesamowite zwyżki. Dzisiaj ta panda jest tak zróżnicowana i niepewna, że nie wiadomo kompletnie, co się dzieje. Całe szczęście to Polska jest tym rejonem bez zakażeń i my nie mamy żadnych obostrzeń i możemy robić, co nam się podoba w porównaniu z tym, jak jest w innych krajach. To mamy bardzo dużo szczęścia. Ewentualnie może być też tak, że prawdziwi Polacy, czyli wiecie, ci prawdziwi, a nie jacyś tam lewicowi gender, są zwyczajnie odporni na jakieś wiruski, które zostały stworzone przez Chińczyków w laboratorium, żeby wytępić tę propagandę. No i rzeczywiście, prawdziwa Polska z prawdziwymi wartościami radzi sobie świetnie. Jakaś tam Wielka Brytania, lewacka czy Hiszpania mają teraz problem. Tak właśnie pewnie jest. Następny temat. A pani? Ja też nie. Chociaż się cieszę z drugiej strony, będzie ciekawiej. A, będzie ciekawiej, tak? Tak, zobaczymy, co się będzie działo.
Ale myśli pani, że coś zrobi nowego? Liderem nadal pozostaje PiS, które może liczyć na nieco ponad 35% głosów. Jak jednak wynika z sondażu pracowni United Service dla Wirtualnej Polski, KO zalicza duży skok notowań i wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni. Poza PiS i KO reszta partii zalicza spadki swoich notowań. PiS popiera 35,2% badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego umacnia się na prowadzeniu, gdyż względem badania z czerwca zaliczyła wzrost o 1 punkt procentowy. Wynik ten nie dałby PiS samodzielnej większości w Sejmie. Za plecami PiS doszło do zmiany. Na drugim miejscu tym razem znalazła się Koalicja Obywatelska, którą popiera 21,3% badanych. Jest to wynik aż o 6,6% większy niż w ubiegłym miesiącu. Obecny wynik jest najlepszym wynikiem KO w badaniach United Service od listopada 2020. Na trzecie miejsce spadła Polska 2050 Szymona Hołowni. W lipcu poparcie dla tej partii spadło o 2,5 punkta procentowego i wynosi 16,5%. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica 7,8%, spadek o 2,6%, Konfederacja 5,6%, spadek o 1,5% oraz PSL Koalicja Polska 5,1%, spadek o 0,2%. 8,5% badanych nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Do urn wyborczych poszłoby 50,2% uprawnionych. Zobaczymy jak będzie. Ale popieracie jego powrót, czy uważacie, że lepiej jakby nie wracał? Znaczy, wydaje mi się, że może wrócić, tylko żeby nie robił jakichś głupstw. Nieważne, czy Tuska się lubi, czy się go nie lubi, to na pewno jest jego powrót bardzo pozytywny, z jednego powodu. W końcu coś się dzieje, wreszcie pojawiła się postać mocna na opozycji, bo do tej pory kogo mieliśmy? Trzaskowskiego? No on jest takim, no, bardziej chłopcem niż mężczyzną w polityce, bo no, próbował coś zrobić i faktycznie wyszedł na tym bardzo szybko, tak zbustował przed wyborami, głównie przez media, no i po wyborach nagle ucichł i to tak całkowicie. Jego zachowanie często można odebrać mało poważnie, a ego jest zbyt wielkie, żeby się w mieście skończyło. Znaczy takie medialne wrażenie sprawia, wiecie, no to już nie chodzi jaki faktycznie jest, ale medialnie właśnie na taką osobę się buduje. Budka? Ten facet jest całkowicie bez wyrazu. Nikt nie ma pojęcia, kim on w ogóle jest. Niczym się nie wyróżnia. I to generalnie był problem opozycji. Nie była zjednoczona i nie miała żadnych osobowości. Teraz to się zmieniło. Tusk, nadzieja, może PO zjednoczyć i stać się jej twarzą. Oczywiście ma on za uszami bardzo wiele, gdy oskarża PiS i Kaczyńskiego o nepotyzm, to aż ciężko się nie śmiać, przypominając sobie jego rządy. Poza tym zobaczcie, że robi on dokładnie to samo, co Kaczyński. Kaczyński też budował swój kapitał na nepotyzmie, tak samo jak PO. I w ogóle PiS wydaje się tak samo kończyć jak PO jeszcze te 6 lat temu. Dzisiaj ta partia zwyczajnie tak mocno się do władzy przyzwyczaiła, tak się zagalopowała w nepotyzmie, w bezczelności, że może się skończyć tak samo jak Platforma. Bo pamiętacie, czemu PO tak naprawdę przegrało, nie? Bo tak samo jak dziś PiS byli zbyt pewni, zbyt bezczelni i ludzie się wkurzyli, więc zaczęli głosować przeciwko nim. Pamiętacie jeszcze te słowa, że żeby przegrał Komorowski, to musiałby potrącić na pasach, wyprzedzając zakonnicę? No, mnie się zdaje, że jeżeli tu się nie stanie coś takiego, czego ja w ogóle nie jestem w stanie przewidzieć, że Bronisław Komorowski po pianemu na pasach przejedzie niepełną sprawną zakonnicę w ciąży, no to oczywiście, że będzie prezydent. Widzicie, zwyczajnie cała dzisiejsza opozycja, a wcześniej obóz rządzący, był zbyt pewny siebie i Komorowski został zwyczajnie zmiażdżony przez kogo? Przez Andrzeja Dudę. Tak samo teraz wszyscy mogą głosować nie na PO, ale przeciwko PiS, a że Tusk może być osobą, która jest pewną nadzieją na obalenie PiSu, to rzeczywiście może ich obalą. Ale co się zmieni, jak Tusk będzie zamiast Kaczyńskiego? Przecież lepszy to on nie jest, więc może nie powinien wracać. Właśnie o to postanowiliśmy zapytać Polaków na sondzie, która weszła godzinę temu na nasz kanał Co Mówią, więc tutaj klikajcie i oglądajcie. Nie mam zdania. Nie? Nie interesuję się polityką. Tak? Nawet do tego stopnia? Tak, nawet do tego. No ale podatki mogą ci narzucić, albo jakieś pozwolenia i będziesz bezrobotny. I to polityka o tym zadecyduje, a nie ty. Znaczy, no to w tym momencie będę musiał się dostosować do rynku pracy i do tego, co mnie otacza. Nie będę ani narzekał, ani...
A nie wiem, wyklinam na przykład polityków, no bo to jest ich robota. Panie, że tutaj się kurwa nikt na niczym nie zna, nikt nic nie wie. To wygląda coraz gorzej, z sądy na sądy wygląda coraz gorzej. Tak to jest moja konkluzja. Ale jak właśnie, jak będzie każą oddawać majątek, to oddam. A będzie podatek 80%, to zapłacę. Tak jest. A będzie podatek katastralny, 10% od wartości mieszkania, to zapłacę. No, no przecież to co? Kurwa. No ludzie po prostu... Tak wygląda właśnie społeczeństwo tutaj, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak w Polsce. Jak kliknięte i odłożone na później, no to następny temat. Decyzją, tym nowym decyzją polskiego rządu o tym, żeby zamknąć branżę fitness, branżę związaną z uprawianiem. 150 przedsiębiorców z ponad 500 klubów fitness chce ustalenia odpowiedzialności za szkody spowodowane wprowadzeniem lockdownu. Ich zdaniem wprowadzone obostrzenia były niezgodne z prawem. W rozmowie z RMF FM Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness przekonuje, że nakaz zamykania pewnych branż podczas wprowadzonego z powodu wiadomo czego lockdownu był nielegalny. Jak przypomina, w tej sprawie wydawane były tylko rozporządzenia, a decyzję o zamknięciu całych branż w gospodarce zgodnie z konstytucją można wydać tylko za pomocą ustawy. Z tego powodu przedsiębiorcy złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Faktycznie z punktu widzenia prawa żaden z nas nie musiał się zamykać, wręcz nie było do tego stosownego narzędzia prawnego, żeby to egzekwować. Natomiast było zastraszanie, było wywieranie presji, było nakładanie kar, które jak wiemy są teraz masowo umarzane, mówił Napiórkowski w rozmowie z RMF. Przyjęta przez nas strategia zakłada dwa etapy. Pierwszy etap to właśnie pozew zbiorowy, który będzie dochodzeniem roszczeń w postępowaniu grupowym i będzie zmierzał do ustalenia tego, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone branży fitness lockdownem, mówił jeszcze w maju 2021 w rozmowie z Interią adwokat Wiktor Wesołowski z kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy, która reprezentuje branżę fitness. Jak dodał prawnik, drugi etap będzie polegał na dochodzeniu konkretnych kwot odszkodowań. W tym celu przedsiębiorcy z branży fitness będą składać indywidualne pozwy. Pozew będzie zawierał argumentację przekonującą, że sytuacja, w której w drodze rozporządzeń zamknięto całą branżę, jest sytuacją niezgodną z prawem, wyjaśnił Wesołowski. Mandaty są wypisywane albo spisywani są ci, którzy przyszli na ten protest. Dzień dobry, a pan po co dzisiaj przyszedł? Dzień dobry. Jeśli sąd teraz uzna, że te zakazy były niezgodne z prawem, to przedsiębiorcy wcale nie musieli się zamykać, to ich wina. Poza tym zobaczcie, że nawet jakby się nie zamykali, jakby zostali otwarci mimo tych teoretycznych obostrzeń, to oprócz tego, że obostrzenia dotyczą przedsiębiorców, to dotyczą też ludzi. Ludzie zwyczajnie nigdzie nie chodzili, więc takie zastraszanie społeczeństwa wystarczyło, żeby wprowadzić lockdown. Przecież całkowicie wystarczy, że premier mówi, że nie wolno gdzieś chodzić, a ludzie się słuchają. Co do zasady. Właśnie przez to, że my jesteśmy dosyć ugodowi, podporządkujemy się łatwo władzy, to ta nie musiała niczego zgodnie z prawem zamknąć. Bo zamknięcie takie prawdziwe oznaczałoby odszkodowania. A tak to teraz mogą tych odszkodowań uniknąć. Wszystko zależy od tego, na jakiego niezależnego sędziego trafią. Czy będzie to kolejny człowiek Ziobry, czy może tym razem wylosuje kogoś bardziej normalnego. Dzisiaj patrząc na stan sądownictwa, wszystko może się zdarzyć. Uprawnienia, jakie dostał minister sprawiedliwości, są tak olbrzymie, że państwo de facto może każdy wyrok, koniec końców, zmanipulować na swoją korzyść. Tylko, że tu mają do czynienia z grupą ludzi z branży. Tutaj może się nie opłacać manipulować wyrokami, bo to elektorat. Więc w sumie niech manipulują, może przegrają dzięki temu wybory i wygra Tusk. Albo może niech nie manipulują. What's no president? There's an alpha scramble. Konferencja prasowa prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy i premiera Hiszpanii Pedra Sancheza została przerwana przez niespodziewane wydarzenie. Samoloty, na tle których przemawiali politycy, musiały zostać natychmiast wysłane w powietrze. Gdy politycy na tle samolotów wygłaszali swoje przemówienia nad Bałtykiem, pojawił się niezidentyfikowany samolot, który nie miał zgłoszonego planu lotu i nie odpowiadał na próby nawiązania łączności. W rezultacie w świetle kamer została konferencja przerwana. Stacjonujące na Litwie hiszpańskie Eurofightery zostały alarmowo wysłane w powietrze z zadaniem przechwycenia
intruzów, co zmusiło polityków do nagłego skrócenia swoich wystąpień. Na zarejestrowanym filmie możemy zobaczyć, jak przemówienie zostało przerwane, a za występującymi następuje alarmowe przygotowanie do startu hiszpańskiego Eurofightera. Konferencja została wznowiona kilkadziesiąt minut później, a powodem alarmu okazał się niezgłoszony wcześniej start rosyjskiej maszyny z obwodu kaliningradzkiego. Hiszpańskie Eurofightery stacjonują na Litwie w ramach operacji NATO o nazwie Baltic Air Policing, polegającej na zapewnieniu powietrznego parasola nad Litwą, Łotwą i Estonią. Państwa te nie dysponują własnymi maszynami bojowymi zdolnymi do wykonywania takich zadań. Ewidentnie Putin sprawdza, jak reaguje NATO. Ewentualnie NATO miał gdzieś, ale chciał się pokazać w telewizji. Czyli już wiecie, jak łatwo przerwać konferencję prezydenta. Wystarczy wsiąść do samolotu, wystartować i skierować się w stronę przemawiającego prezydenta. Wtedy jak zaczną was wywoływać, to nie odpowiadać i cały czas się kierować w stronę Andrzeja Dudy. W pewnym momencie, ze względów bezpieczeństwa, on będzie musiał przerwać swoje przemówienie i zostać ukryty, a wy za to możecie jakąś reklamę sobie jebnąć na ogonie i przelecieć nad miejscem konferencji. I w ten sposób wasza reklama będzie emitowana później w wiadomościach na całym świecie, a wy za złamanie prawa lotniczego i spowodowanie zagrożenia prezydenta traficie na całe życie do gułagu. Ale fajna przygoda. Drętwy złe. Dlaczego blondynka chodzi dookoła wanny? Bo nie może znaleźć wejścia. Tego skora mamy od Daniela Małysiaka, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotą blondynę. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej. Ja już się żegnam szybko, no bo Ania zaraz tutaj wchodzi nagrywać i mnie wywali, więc no co ja będę... Co się będę rozgadywał? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia 6.30, 18.00 codziennie. Żony od nałogu, więcej grzechów nie pamiętam. Ta głogowska morda znowu na rewirach się ma skręcaj. Jebał pies tam, twoje zdanie na nasz temat. Mądrość, duma, wiara w siebie, wartość, ja dostałem w genach. Co tu pierdolisz, lubię jak się dobrze wiedzie mi. Liczę pęgę dziś, kminie jak będę żył. Ja brak mam tendencji na deal ze ścierwem. Ty weź bierz te gębę, wyjdź chytre do perfekcji.